A więc tak, jestem już po moim pierwszym live'ie, którego w sumie nie spodziewałem się rezultatu, ponieważ przed live'em miałem 155 subów, po live'ie 190. To więc live'y będę robił regularnie, tak sobie pomyślałem, bo skoro wam się podobają i dużo osób zachęcają moje live'y, no to dlaczego by nie robić? To więc prawdopodobnie będę robił tak pod wieczór, zawsze w piątek live'y. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ nie nagrałem pewnego, znaczy nagrałem pewien film, ale nie wstawiłem, ponieważ pewnie się zastanawiacie, co to był za mikrofon na live'y i dlaczego miał taką dobrą jakość audio. No właśnie, ponieważ dzisiaj unboxujemy sobie mikrofon Novox NC1. Sorry oczywiście za jakość filmu, ponieważ przez wstawiłem coś w GoPro i bardzo z taką słabą jakością się nagrało, więc przechodzimy do unboxingu. Tak, mamy oczywiście kabelek. Kabelek USB, bo ten mikrofon jest na USB. Nie jest już na jacka. To tak, tutaj mamy koszyczek. Dosyć ciężki ten koszyczek. Jego się tam wkręca, żeby przykręcić do statywu. O, i mamy samego Novoxa. Oczywiście wersja Black, bo jest najładniejsza. Mikrofon to jest Novox NC1. Zobaczcie, w wersji Black, ponieważ Black mi się o wiele bardziej podoba od wersji podstawowej. Ma takie złote akcenty, to więc jest zarąbista. Tego może nie widać, ponieważ jest słońce i nie jest ciemno, ale jeszcze jeżeli jest odpalony, jeżeli działa ten mikrofon, to świeci się taka diodka i to bardzo ładnie wygląda, szczególnie w nocy. Do mikrofonu także kupiłem pop filtr, aby nie było tych wybuchowych spółgłosek, których każdy nienawidzi. Ten oto mikrofon jest ustawiony na ramieniu mikrofonowym. Zobaczcie, na całym tym ramieniu mikrofonowym, tutaj przyczepionym do biurka, i można nim swobodnie ruszać w lewo, w prawo. Mikrofon tak się prezentuje, o to można nim ruszać do góry, w dół, lewo, prawo i tak dalej. No, wszystkie te regulacje takie. A więc tak, jestem już po całym zamontowaniu tego oto mikrofonu pięknego. Jest on taki. Będę już tu sobie wieszał słuchawki na tym statywie. Tylko na razie sobie chwilę poczekam jeszcze, co do tego, no na razie po prostu nie będę tego robił. No i tak, i uwaga, to nie jest audio z tego mikrofonu i zaraz zobaczycie, już założyłem cały popfiltr, już jest nasz Novoxik. No i uwaga, i za chwilę usłyszycie audio z tego mikrofonu, uwaga. 3, 4, o, i w tej chwili słyszycie mnie z tego mikrofonu. Mi się bardzo podoba ten dźwięk. Jest bardzo dobry. Nie jest taki drogi jak ten Samsung G-Track albo Blue Yeti. A bardzo, bardzo ma porównywalną jakość dźwięku, to więc bardzo polecam. A więc oto tak prezentuje się cały mikrofon. Mam nadzieję, że unboxing wam się spodobał i cała ta recenzja mikrofonu. Ja oceniam ten mikrofon. Dla mnie ten mikrofon otrzymuje ocenę 9 albo 8 na 10. No mi się bardzo podoba. Tutaj widzicie w ogóle obraz Logitecha i całą scenę z moich live'ów. Zobaczcie ile nam się udało zdobyć lajków. Tutaj. Tu. Zobaczcie, ile subów udało się wbić. Masakra po tym live. A jeszcze jedno. Już powoli kończymy serię ze stanowiskiem, ponieważ już mam 3 rzeczy do idealnego stanowiska. Brakuje mi tylko 2 rzeczy, a następne nie wiem, co będzie, ale w sumie przekonacie się później. To więc żegnam was bardzo serdecznie. Do następnego odcinka. Siema. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce. Uważaj.
gdzieś pod palmami, ale mówili jeść, bo tam podobno życie. O, to był przepiękny. O mój Boże, mój Boże. Mój Boże. Co ty odwaliłeś, typie? Erwin! Co ty odwaliłeś? Nie. No nie wiem, 2 na 10. Nie, zniszczył mi mózg teraz. Zniszczyłeś mi mózg! Mózg mi zniszczyłeś!